Dzień dobry w środowy poranek, 24 czerwca. Witam się z Państwem sprzed Miejskiej Biblioteki Publicznej nieprzypadkowo. Tutaj rozpoczął się nasz cykl codziennych spotkań. W tamten marcowy poranek zapowiadałam weekend inny niż wszystkie. To był pierwszy weekend, kiedy nie odbyło się żadne z zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Centrum miasta, ale także pozostałe ulice pozostawały puste. A dzisiaj, 3 miesiące później, instytucje powoli wracają do normalnego funkcjonowania zgodnie z obostrzeniami i w nowym reżimie. Sanitarnym. A przed nami święto opolskich instytucji kultury, czyli Noc Kultury, która już w najbliższy piątek, 26 czerwca. W programie wiele interesujących wydarzeń, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Tutaj w Miejskiej Bibliotece m.in. wystawa i warsztaty florystyczne. W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki siesta na tarasie i koncert Roberta Cichego. Przed Centrum Wystawienniczo-Kongresowym kino samochodowe i film Narodziny Gwiazdy. Propozycji jest sporo. Pełna lista dostępna jest na stronie opole.pl. W przypadku niektórych wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy albo też bezpłatne wejściówki. Warto zatem mieć to na uwadze, planując piątkowy wieczór. Pamiętajmy, że koronawirus zupełnie nie ustąpił. On cały czas z nami jest, dlatego przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa z uwagi na dobro nasze i innych. Dobrego dnia i do zobaczenia na Nocy Kultury.